Jarku, jesteśmy po pokazie filmu Ania, pierwszy raz z ogromną publicznością. Ja nawet nie znając Ani, przeżyłem emocjonalny rollercoaster, emocjonalne tortury to były dla mnie w pewnych momentach, więc nie wiem, co musi czuć tak bliska osoba, czym dla Ciebie jest ten film i czym dla Ciebie był dzisiejszy pokaz. No nie ukrywam, że też jest bardzo ciężko po każdym pokazie, bo ja się starałem przygotować na te publiczne pokazy i projekcje, oglądając ten film wcześniej. Obejrzałem go dwa razy w całości, kilka razy we fragmentach na etapie tworzenia tego filmu, no ale zawsze jest bardzo ciężko, no bo to jest powrót do mojego życia, do intymności, też do tych trudnych bardzo momentów i no nie jest to łatwe. Myślę, że nie jesteśmy w stanie nawet po kilkunastokrotnym obejrzeniu tego filmu do tego podejść bez emocji, na chłodno. Natomiast cieszę się, że wzbudza emocje ten film, ten obraz. Widziałem na sali, że było potężne wzruszenie, ale też było dużo śmiechu, radości, bo dużo fragmentów w tym filmie jest z naszego życia prywatnego, gdzie byliśmy szczęśliwi, radośni, uśmiechnięci. I to jest fajne. Musiało minąć prawie 8 lat od odejścia Ani, żebyśmy zobaczyli właśnie te wasze prywatne sytuacje. Nagrywając te materiały, też nie wiedziałeś w ogóle, po co one powstaną. Czy to było jakieś takie trudne, żeby podzielić się tymi chwilami, czy po prostu faktycznie minęło już tyle czasu, że powiedziałeś sobie, zrobię to dla dobra sprawy, dlatego by inni mogli zobaczyć nas innych? Tak, no, czas leczy rany i my byliśmy po prostu gotowi po tylu latach podzielić się z publicznością, z fanami tymi prywatnymi materiałami, tym życiem prywatnym, ale też chcieliśmy pokazać Anię trochę od innej strony. Prywatną Anię, mamę, partnerkę, kumpelę, uśmiechniętą, radosną, z olbrzymią energią, gospodynię domową, nie może nie wszyscy o tym wiedzieli, która twardą ręką trzyma dom i jest w tym bardzo urocza. Tak, że myślę, że musiało minąć trochę czasu i upłynąć trochę czasu, żebyśmy my mogli podzielić się z szerszą publicznością, z fanami, z przyjaciółmi, z rodziną. A oprócz tego jest to fantastyczna pamiątka dla nas, dla najbliższych. Było kilka takich momentów filmu, które szczególnie jakoś dotknęły moje emocje. Jednym z nich było ostatnie spotkanie Ani i Andrzeja Piasecznego. On tak pięknie o tym opowiadał. Czy ty masz jakieś takie swoje momenty filmu, które szczególnie zapamiętasz? No na pewno etap choroby i opowiadanie o tym jest bardzo trudne i sam moment odejścia jest taki no, bardzo ciężki. Trudny do opisania nawet, więc myślę, że ta końcówka filmu rzeczywiście jest bardzo trudna, ciężka i no, nie jest łatwo oglądać to i przeżywać to jeszcze raz. Oddajemy widzom film o Ani. Zamykacie w pewien sposób jakiś rozdział w życiu? No na pewno tak. Na pewno myślę, że wszyscy potrzebujemy odpocząć po premierze i po całym tym projekcie związanym z filmem, bo jest to dla nas trudne, bo to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, powrót do tych emocji, tych radosnych, ale też bardzo trudnych i cała rodzina mocno to przeżywa, ale myślę, że warto.